Witajcie kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Szczural, że widzimy się w kolejnym demie na moim kanale, a mianowicie z gry Liberated. Jak widzicie, jest to wersja demonstracyjna, która przedstawia nieukończony produkt, który ma na celu zaprezentowanie mechaniki rozgrywki bez ujawniania zbyt wielu fragmentów fabuły. Zalecamy grę za pomocą kontrolera, dziękujemy za wypróbowanie naszej gry, udanej zabawy. Także polecimy sobie tutaj na padziku, tak, oczywiście mój wierny padzik, no i lecimy. Wydaje mi się, że też niczego nie będziemy sobie zmieniali. Także myślę, że gra tutaj ma duży potencjał, ale sprawdzimy sobie demo i zadecydujemy, czy byśmy chcieli zacząć pełną wersję gry. Gra tutaj będzie w takiej wersji komiksowej. 12 marca 2024 roku. No i co najważniejsze, mamy polską wersję językową. No. Mamy jakieś pociągi. Tutaj człowieczka na stacji metra. Mark Bishop. Susan. I tutaj się coś nagrywało, okej. Barry Edwards. Wiek 25 lat, mężczyzna, heteroseksualny. Jakieś pieniążki były. Amy Stewart, wiek 18. Jakieś zdjęcia się tutaj pojawiają. Okej, dobra, czyli co, mamy jakieś takie przedstawienie postaci. A troszeczkę mi się to kojarzy z filmem Anon. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć, ale tam był taki myk w filmie, że ludzie jak na siebie patrzyli, to mieli jakieś kamery czy coś w oczach, że po prostu na kogoś patrzyli i wiedzieli o nim wszystko. Jakby wszystkie informacje były dostępne po prostu od spojrzenia na kogoś. Dobra, zgubiliśmy ich nieźle jak na amatora. Ale po bandziorze z 816 spodziewałbym się więcej. Wam do sieci obserwatorium? Tak tylko trollowałem jaj głowych. To, żeś potrolował. To nie były standardowe systemy zabezpieczeń. A ty nie zatarłeś śladów. Psy tak ci wiadomo w dusku, że sam zaczniesz ujadać. Twoje szczęście, młody, że razem z paroma wspólnikami chcemy wziąć cię pod nasze skrzydła. Chwila, nie mów, że jesteś jednym z nich. Tych no, libertarian, czy jak was. Liberated. Nie dziękuj. Jakbyś nie zauważył, na każdym rogu są kamery, a w każdym terminalu pluskwy. Daj spokój. Złe korporacje, technoniewola, co jeszcze? Reptilianie? Śmiało, młody, śmiej się, śmiej. Jak psiarnia robiła ci wyjazd na chatę, to nie było tak śmiesznie, co? O co poszło tym razem? Nie szczerzyłeś się do kamer? Brak transakcji na koncie? Nie chciałeś, żeby cię szpiegowali? Męska decyzja, młody. W jakim świecie chcesz żyć? W takim, gdzie system wybiera, kto będzie wolny? Czy w takim, gdzie to wolni ludzie wybierają system? Oczywiście, że druga opcja jest bardziej odpowiednią opcją. Dojechaliśmy gdzieś, tam już jest kamera. Kurwa, wysłali szperacze, jebane policyjne drony. Nie panikuj, damy radę, okej? W schowku jest Givera, osłaniaj mnie. Będziemy strzelać? Wow! Używaj, aby wyciągać broń i celować. Używaj R2, aby strzelać. Używaj R1, aby przeładować. Okej, dobra. Dobra, zniszczymy drona. O, przeładuj, przeładuj. Dwa celne strzały wystarczą. No dobrze, ale czy coś tutaj... Możesz chować się w miejscach oznaczonych trójkątem. Ukrywając się szybciej regenerujesz utracone zdrowie. Dobra, dobrze wiedzieć, tylko nie widzę tutaj mojego paska zdrowia nigdzie. A! Co mnie tutaj znajdzie? Nie, chyba. Biegnij! Ała! No, wyceluj. Nie jest tak łatwo wycelować. Na szczęście mam chyba nieskończony magazynek tutaj, przynajmniej nigdzie na razie nie widzę niczego takiego. I tam w lewo nie pójdziemy, czyli jakby... Tutaj musimy te drony niszczyć na razie.
Toż coś się dzieje, nasz kolega wrócił. Nieźle młody. No dziękuję bardzo. To prawda, trochę naboi zmarnowałam, ale... Ale cóż, udało się. Halo, halo, jak mnie słychać? Chyba... Jeśli mnie słyszysz... Wow, dobra. Okej, dobra, powiedziałam przed chwilą, że... Halo, halo, jak mnie słychać? Chyba nas zakłócają. Headshot. Idź w prawo, tam jest centrum danych, szybko. Dobra, przeładujmy sobie broń. No tutaj hedzik wystarczy. I mogę się też chować za tymi rzeczami. Dobra, automatycznie wchodzi na drabinę. Poczekamy, aż pan wejdzie na drabinę. No, przykro mi. Spadł pan, niestety. A tutaj mogę podejść? Nie, to jest dwuwymiarówka. No, ktoś się tam chowa za tym, ewidentnie. Headshot wleciał, ale pięknie tutaj fajnie zrobili motyw, że ta latarka jakby odwróciła się w naszą stronę i nas tutaj naprawdę oślepia. Niczego tutaj nie mamy, przeładujmy sobie. Kółeczko, wchodzimy. Doskonale, teraz najważniejsze, musisz dać mi zdalny dostęp do ich sieci. Dobrze, ale jak to zrobić? Sprawdź smartfona, powinien mieć program do kryptoanalizy, później mi podziękujesz. O Jezu. Cel. Złam kod dostępu. Prawidłowa cyfra, nieprawidłowa cyfra, niewłaściwa pozycja cyfry. Każda cyfra może wystąpić tylko raz. Czyli tak, na pewno występuje 0. Dobra, czyli jest 7. Czekaj, nie ma... 0 na pewno jest. 1 nie ma. Czy tak, 0,2. Sprawdźmy 3, 4 nie ma, 5, 6, 7. Czyli tak, na pewno jest z... A dobra, bo to jest to prawidłowe u góry, dobra, dobra. Czyli 3 jest na prawidłowym miejscu. 0, 6 i 2. Ale kurde, fajny motyw tutaj, trzeba będzie się pogłówkować. Naprawdę mi się już tutaj podoba. Mamy dostęp, zajmę się tym, a ty uciekaj. No skoro musimy uciekać, to zakładam, że tutaj też będziemy troszeczkę strzelali. O, nie, myślałam, że ktoś tam jest, ale... Hedzik jeden, przeładujmy sobie. Zeskoczmy w dół. Kolejny hedzik. No pan się tutaj troszeczkę ociągał nam z tym strzelaniem. Oczywiście mówię o przeciwniku, nie o moim bohaterze, bo do naszego pana bohatera nie mam niczego do zarzucenia. Liberated! Wczytywanie! Jeszcze jakąś mechanikę przyjdę nam poznać? Issue 2. Myjemy sobie rączki, obudziliśmy się w jakimś apartamencie. Best boss ever, najlepszy szef na świecie. Telewizor. Rzecznik Komendy Głównej ogłosił nowe środki bezpieczeństwa odpowiedzi na atak terrorystów w Chinatown. Zeszłej nocy ofiarą zamachu padł anioł świętej Marty. Porucznik Brandt-chan. Zasłużony funkcjonariusz policji w dniu zamachu na szkołę imienia świętej Marty był jednym z pierwszych oficerów, którzy przybyli na miejsce tragedii. Chan ratował i opatrywał rannych. O, telefonik. Prywatny numer do nas dzwoni. Dobrze. Halo? Gdzie? Jasne, już jadę. Idziemy jakimś profesorkiem teraz? Taki troszeczkę tajniak. Jesteśmy w jakimś więzieniu? Fajny motyw tutaj jest, że wszystko z takiej konwencji komiksu zrobione. Była też taka gra o zombie. Też właśnie w takim komiksowym stylu. Mogę się tutaj chować. Ja nie mam broni na tej postaci. No tam były jakieś ciała. Przytrzymaj L1, aby się skradać, poruszając się powoli, powodujesz mniej hałasu.
No dzień dobry, ktoś tutaj zostanie uduszony. Będziemy mogli jego broń podnieść? Ała! Ja nie zauważyłam, że ktoś tam jest. Dobra, udało się. Ale wskoczyliśmy śmiesznie na drabinkę. Najważniejsze, że się udało. Dobra, próbowaliśmy panu broń chyba wytrącić z łapy. Dobra, po szybkości mamy to zrobione i lecimy dalej w takim razie. W jakichś kanałach jesteśmy. Ja się może będę skradała tutaj po cichutku, żeby nie robić zbędnego hałasu. I nie informować przeciwników, że my tutaj jesteśmy. Dobra, jakaś bomba atomowa tam z tyłu się znajduje. Możemy to odpalić. Winda! I co nam winda? Dokąd nas doprowadzi? Do pana, którego możemy zastrzelić. I możemy iść w lewo i w prawo. Tutaj coś jest. A, mogę nurkować, dobra. A co, zapewne będziemy mieli jakiś ograniczony tlen? Nie, na razie nie widzę żadnego paska tutaj. No ale dobrze. Wyszliśmy. Mamy kolejne urządzonko. Kolejną windę? Nie, most sobie tutaj zrobiliśmy, dobra. Tylko po co nam ten most będzie? A czy ty z tej strony... Czy ty w ogóle skaczesz, kolego? Powiedz mi, czy ty skaczesz? Skaczemy, ładnie. Także przeskoczyliśmy sobie tutaj potężną dziurę i chyba z lewej strony coś będziemy musieli zrobić. Nie? Ale możemy na dół zjechać, tylko po co? Tutaj coś będzie jeszcze takiego, co nas będzie interesowało, czy nie? No możemy przepchnąć, tylko po co? Dobra, ja już wiem, co muszę zrobić. Muszę to przepchnąć w drugą stronę i tam będziemy mogli na to skoczyć i na tą drabinkę się wtedy wciągnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na to by logika wskazywała. Ale oczywiście moja logika może mnie mylić. Jezus, ja to do samego końca odepchnęłam nie w tę stronę, co trzeba było. No, raz dzban, na zawsze dzban. Nie wiem, czemu w ogóle o tym nie pomyślałam wcześniej, no ale okej, za błędy trzeba płacić. Dobra. Do góry. Mało przeciwników tutaj strasznie, tam było taki natłok ich, a tutaj nagle sobie postanowili, że nie będą tego pilnować. To jest w sumie dziwne, bo tam była i ta atomówka, także tutaj powinno być większe zabezpieczenie. Jak na moje. Stefan, skacz. Jesteśmy. Kolejna wajcha do pociągnięcia. I nam się otworzyły drzwi na dole. To zjeżdżamy w takim razie. Jestem ciekawa, po co było to... Nie, nie! Stefan! Mordko. Na dół. Zjedź mi na dół. Będę sobie mogła tutaj wyskoczyć? Nie, oczywiście, że nie. Po co było tamto u góry, co przestawialiśmy? A, tutaj są podwójne drzwi. Czyli jeszcze jedne będziemy musieli odpalić. Także zapewne coś z prawej strony jeszcze będzie. Wejdźmy tutaj i się przekonamy. Dobra, już wiem, o co też chodzi. No, Stefan, wyskocz mi z tej wody. Musimy zrobić dokładnie taką samą rzecz, tylko teraz na tę stronę i tam do góry się dostać. Tam była kolejna wajcha. Dobra. No i przepchnijmy to. Jak fajnie twórcy pomyśleli, że będziemy musieli to w drugą stronę popchnąć. Także, że to nie dojechało do samego końca. Chociaż mogliby być też motyw takiego ciągnięcia tego. Myślę, że też by dało radę taką wielką skrzynię pociągnąć kawałeczek do siebie. Ale styl, fajna mechanika tutaj tego i fajnie to wygląda bardzo. Mało gier takich w sumie powstaje w takim komiksowym stylu.
A to źle, bo je naprawdę dobrze się ogląda i naprawdę dobrze się przechodzi takie coś. Ale jestem ciekawa, co będzie z tamtymi drzwiami. No demko, to zapewne już tam niczego więcej nie poznamy, takiego szczegółowego. Tak jak sami pisali, nie chcą zradać fabuły, tylko mechanikę gry. Nie wiem jak was, ale mnie naprawdę tutaj to demko zachęciło. Ui, puśćcie. Mnie naprawdę demko tutaj zachęciło, żeby sobie pełną wersję spróbować ograć. Nie wiem kiedy jest premiera, nie orientowałam się. Ale myślę, że na pewno sobie przejdziemy. Przechodzimy przez drzwi. Po co to zrobiłam? Nie wiem. A dobra, już wiem. Idziemy tędy, przy ścianie, tak. Tutaj są jakieś ognia, ale te ognie są chyba na środku, także nic nie powinno mnie tutaj złego spotkać. Taki ninja, trochę aż asasynek. Przy ścianie się skradamy. To był mój kolega. Dziwna postać była, troszeczkę taka jakby laleczka, ale okej. Polis? Dobrze, że pan jest z nami, kapitanie. Wróg obstawił przejście po drugiej stronie grodzi. Wysłaliśmy drona Soperskiego przez szyb wentylacyjny. Proszę, będzie pan potrzebował czegoś mocniejszego. Pokieruj dronem i podnoś ładunki wybuchowe wciskając... Wow! Ja nie wiem, co mam wywalić właściwie. Nie wiem, czy to miało większy sens to, co zrobiłam. Chyba nie, bo po prostu w jakichś losowych miejscach te bombki rozstawiłam. A tu zapewne mieliśmy przeciwników się pozbyć. O! Dobra, spróbujmy sobie troszeczkę z życia odzyskać. Poczekajmy chwilę. Przeładujmy broń. Nie wiem, czy to życie mi się odzyska, czy ja teraz jestem jakby ranna na zawsze? Chyba nie, bo już powoli maleje to czerwone. Czy ktoś jeszcze tutaj mi wyskoczy? Przeładujmy sobie. Mamy kolejną drabinkę do góry. Bo ja nie korzystam z tego skradania. Ej, czasami mam wrażenie, że on trafił w niego, a jakby ta postać jakby tak troszeczkę zlagowała i przeżywa to. No dobra, poczekajmy tutaj, bo naprawdę nie chcę ryzykować, żeby przechodzić to co jeszcze raz od początku. A czy od początku? Od miejsca zapisu, czyli zapewne od wejścia tutaj. Przeładujmy sobie pistolecik. No już nam troszeczkę czerwone spadło, także nie powinno być aż tak źle. I wyszliśmy i idziemy w kolejną scenę komiksu. Fajny ekran ładowania. No strzelaj! Schował broń, nie chciał jej wyciągnąć. Tutaj animacja wyciągania broni troszeczkę trwa. Także ja może nie będę... Nie wiem, jak mi się to udało. Chyba muszę zapamiętać, żeby nie wskakiwać w losowe miejsca, w których nie wiem, co się dzieje. Ojojoj, tutaj są kolejne płomienie. A tu jest para, także ta para już raczej będzie mogła mnie zranić. Idziemy dalej. Tutaj nie powinno się nic stać. Tutaj kolejna para. Jestem ciekawa, co to są za ognie wybuchające w środku budynku. Czy to jakieś maszyny, czy coś? Czy biorąc pod uwagę, że to jakby te atomówki były i wszystko, to nie wiem, czy to jest rozsądne. Nie, no to było głupie. Dobra, a gdyby pójść tak tutaj w prawo i w lewo potem? Dobra, złapaliśmy się. No dobra, mamy to. Przeładujmy sobie broń. Złapmy się tymi łapkami. Tak boję się, że nie zawsze te łapki mogą zadziałać tak, jakbym chciała. Kolejny dron, dobra. Dawno dronów nie było. Przeładujmy.
Złapmy się. Okej. I co tu będzie? Tu pewnie będzie wajcha, która spowolni tamten wentylator wielki. No i co, wracamy się? Zapewne drony będą mnie atakowały? Nie. Gra mi tego nie zrobiła. No, może będziemy się skradali. Nie wiem, czy coś tutaj mi to pomoże, bo oni chyba są świadomi tego, że ja tutaj jestem. Ale tak na wszelki wypadek chyba nie zaszkodzi. I tutaj mamy kolejne monitorki. Będzie kolejne hakowanko. Szczury! Czajcie się w mroku, roznosicie swoją zarazę, dopadnie was śmierć. Para jakoś ta leci. Gaz, kurwysyny, rozpalają gaz, wynoście się stamtąd, już! No dobra, czy będziemy uciekali? Misja na czas? Nie uciekniecie, oczyścimy świat z waszego brudu, to koniec waszej tyranii. Czyli nas uśpili. Liberated, dziękujemy za grę. Dodaj do listy życzeń na Steamie. O kurde, premiera drugi kwartał 2020 roku. Także moi drodzy, myślę, że sobie tutaj przejdziemy pełną wersję gry, bo jestem naprawdę ciekawa, o co będzie chodziło. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał i że chcielibyście zobaczyć więcej z tej gry na moim kanale, w moim wykonaniu. Także możecie dać znać w komentarzu. I co, nie zapomnijcie dać suba i lajka, żeby wesprzeć rozwój kanału i oczywiście nie zapomnijcie polubić strony facebookowe, gdyż będą tam znajdowały się informacje na temat nadchodzących live'ów. I co, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie, pa pa!